Witam serdecznie, kanał Ja Rowerowy. Dzisiaj będzie kolejna trasa zaprezentowana, bo ostatnio właśnie pokazuję jakieś przyjemne trasy rowerowe. Był już Czorsztyn, była Szczawnica, przełom Dunajca, był Zator, a dzisiaj czas na podkrakowską nową drogę rowerową Skawina Jasikowice. Nowa propozycja dla miejscowych oczywiście, ale też dla takich, którzy na przykład jadą jakąś dłuższą trasę przez Kraków i dalej mkną w stronę na przykład Oświęcimia albo w drugą stronę. I to jest trasa nowa, kilkanaście kilometrów, bardzo ładnych kilometrów, którą można wykorzystać jadąc sobie gdzieś dalej. Uwaga! Czołóweczka i lecimy. Trasa Skawina Jaśkowice, nowa trasa rowerowa. Jestem na jej początku od strony Skawiny. Lekko zdziajany, bo jakbym uciekał przed deszczem w sumie. Trasa niedawno powstała, oddana do użytku jakieś dwa, może miesiące temu. Jeszcze gdzieniegdzie jakieś prace końcowe trwają, ale w gruncie rzeczy jest już do pełnej dyspozycji rowerzystów i kolarzy. Pierwsza podstawowa zaleta tej ścieżki rowerowej – asfalt. Tutaj nawierzchnią jest asfalt. Nie żadne kostki, ani cuda nie widzę, tylko po prostu zwykły asfalt. A to jest nawierzchnia najlepsza dla każdego rodzaju roweru. Również szosowego. Bo kostka, a rower szosowy i cienka opona to jest sprzeczność. To są dwa światy. Nie pasujące do siebie, inne planety. A się tej kostki tak uczepili nieraz, że aż głowa boli. Ta ścieżka już uzyskała sporą popularność wśród okolicznych rowerzystów. Jest to alternatywa w zasadzie dla myślanej trasy rowerowej, która z prawej strony jakiś kilometr, dwa, trzy stąd równolegle biegnie, ale ona tam prowadzi drogą publiczną, czyli mamy samochody, a tutaj tego w ogóle nie ma. Jak widać, jedzie się wzdłuż kanału wodnego. Jest to woda, fragment Wisły, dostarczany do elektrowni w Skawinie. Niektórym to może przypominać odległe kraje, takie coś, na przykład Holandię, Anglię, ale jesteśmy na naszej polskiej ziemi, pod Krakowem. Kanał przecinają mosty żelazne w ilości sztuk 5 lub 6, o ile pamiętam. To bardzo ładnie wygląda, nadaje pewnego charakteru tej ścieżce, która no jest po prostu ścieżką urokliwą. Nie dość, że jest fajnie zrobioną dla rowerów asfalcik. To najlepsze środowisko, ale też ścieżką bardzo urokliwą. Woda, mosty, szuwary, ptaki, kaczki, łabędzie. Ja tą ścieżką bardzo często jeżdżę, w zasadzie co trzeci dzień pewnie, bo jest to fragment jakiejś mojej trasy rowerowej. No i muszę powiedzieć, że lubię nawet tędy jeździć. Ta ścieżka ma też tę zaletę, że nie jest zbyt długa i przez to się nie zdąży znudzić. Taka jazda po równym, płaskim terenie, więc to też jest jakiś plus. Ale na wypady rodzinne bardzo fajna droga.
prawej strony woda, z lewej tory kolejowe. Mamy akurat wietrzne dni w Polsce, no i w Krakowie też, jak widać, solidnie wieje. I nie dlatego właśnie, że tutaj jest dosyć płasko, tak wieje, tylko po prostu mamy mocne wiatry akurat w naszym kraju. Do 30 km na godzinę, więc solidnie raczej wieje. Duży plus, estetyczny plus, powiedziałbym, to że przy tej ścieżce nie ma zbyt wielu barierek, tak zwanych ochronnych, metalowych. Jedynie w niektórych nielicznych miejscach postawiono te barierki, ale nie jest tego naprawdę dużo. Bo czasem na niektórych ścieżkach rowerowych to człowiek jedzie tunelem pomiędzy dwoma barierkami z lewej i z prawej strony. Tutaj go na szczęście nie ma. Minusów tej ścieżce wielu nie można postawić. Jednym z nich jest ten tutaj fragment. Jak widać, tam ktoś składuje piachy i trzeba zrobić małe kółeczko, żeby wrócić do drogi tam za tym mostem, który widać. W dodatku ten fragment tutaj, już podjadę. Tu się precyzyjnie tę ścieżkę rowerową prezentuje. Ten fragment tutaj, niespodziewanie, asfalt się urywa. Jest tutaj trochę szutru. Kiedy tutaj jestem na gravelu, tak jak dzisiaj, to mnie to jest ganz egal. Nawet mi to może pasować. Natomiast kiedy tutaj jadę na szosie, to już takie ani ganz, ani egal do końca nie jest. Widziałem tutaj już kilku kolarzy, którzy schodzili z rowerów i prowadzili na szytkach pewnie byli, więc nic dziwnego. Szkoda ryzykować. Melodia szutrowa też ma swój urok. Barierka też jest, żeby nie wpaść do potoka. Ale asfaltu nie. Ale ten odcinek ma raptem 150 metrów może, bo jak widać znowu wjeżdżamy na asfalt. Także do przeżycia sprawa dla szosowców. Skręt w lewo, patrzymy, nikt nie jedzie, wracamy na ścieżkę. Drugi mały minusik, który trzeba tutaj odnotować, to są te przejazdy pod mostami. Jest dość wąsko, no dlatego, że kiedy budowano, stawiano te mosty, no to nikt nie myślał o ścieżce rowerowej, że ona będzie biegła pod takim mostem. Więc tam jest dosyć ciasno, ale jest alternatywa objeżdżać górą. Tak jak tutaj. No i ja wybieram raczej tę opcję, żeby tam czasem nie trafić na kogoś z przeciwka. I to w zasadzie są chyba wszystkie minusy tej ścieżki. Dla niektórych trzecim minusem największym może być to, że ta ścieżka ma tylko te 10 czy 11 km. Bo życzyliby sobie, żeby to było znacznie, znacznie dłuższe. Ścieżka jest prosta, równa, gładka, fajna. Cztery razy tak. No i dojechaliśmy w zasadzie do końca ścieżki. Tutaj się droga rozwidla, albo trzeba jechać w lewo, albo w prawo. Ja pojadę w prawo do Czernichowa na ciastko. A tą drogą dojedziemy po prostu już do Wiślanej Trasy Rowerowej. Także jeżeli ktoś odbywa jakąś dłuższą podróż, jedzie wzdłuż Wisły, to warto zaglądnąć
przejechacie tym kawałkiem, bo naprawdę bardzo fajnie się jedzie. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Muszę krzyczeć, bo wieje, wieje, wieje! Ale jeszcze tylko 2 dni, tak mawiać. Potem wszystko wraca do normy. Lato wraca, bo dzisiaj zimno!